96 lat temu Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Świadek wydarzeń, premier i minister Jędrzej Moraczewski tak opisywał to wydarzenie. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Szanowni Państwo, dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Obchodzimy dziś 96. rocznicę tego wydarzenia. To święto, to pamiątka cudów wskrzeszenia państwa polskiego, prawomocnego i wolnego. To upamiętnienie wyjścia Polski z niebytu po wielu latach niewoli. Po odzyskaniu niepodległości, pięknie powiedział święty Jan Paweł II, podczas papieskiej audiencji generalnej 11 listopada 1998 roku. Podpisane w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie. Był to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudować kraj i bronić jego granic.
dzięki hojności pana Andrzeja Grabowskiego, tutejszego przedsiębiorcy, Pułtusk jest jednym z niewielu miast, które posiadają pomnik marszałka. Z tej też okazji chcielibyśmy tu podziękować panu Andrzejowi za to, że nie tylko zafundował nam pomnik, ale również zagospodarował go w sposób taki bardzo elegancki, co pozwala nam rokrocznie spotykać się tutaj w Dniu Niepodległości i też przy innych uroczystościach związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Właśnie kilka razy do roku odbywają się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Pułtusku uroczystości. Tak, tak jak dzisiaj, 11 listopada, tak również spotykamy się 3 maja, spotykamy się również w grudniu na urodziny, w maju na rocznicę śmierci marszałka. Pełni pan honorowo funkcję Związku Piłsudczyków RP koło Pułtusku. Dzięki panu zawdzięcza Pułtusk właśnie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na Cokole na Kasztance. To chyba za duże słowa, ale rzeczywiście rozpoczęło to się chyba 12 lat temu i tak każdego roku jest nas coraz więcej. Szefem jest oczywiście pan starosta Dolecki, absolutnie, ale ja staram się troszeczkę pomagać, także dziękuję, że przychodzicie. Jest to wspaniała rzecz.